Zapewne już o tym słyszeliście, bo wszyscy trąbią o tym na prawo i lewo, nawet media, które zwykle do poziomu literatury się nie zniżają. Ale 22 maja Olga Tokarczuk zdobyła niezwykle prestiżową międzynarodową nagrodę Bookera za swoją powieść Bieguni. Czym jest ta nagroda? O czym jest ta powieść? I czy ta powieść nadaje się do czytania przez zwykłych zjadaczy chleba? O tym w dzisiejszym filmie. Na początek o nagrodzie Bookera, bo wszyscy mówią, o, nagroda Bookera, taka prestiżowa, ale z czym to się je? Więc zacznijmy od tego, że nagrody Bookera są dwie. Pierwsza, przyznawana od 1969 roku, jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Wielkiej Brytanii i są nią nagradzane najwspanialsze powieści pisane w języku angielskim. I słowo klucz, pisane w języku angielskim. Więc nie są tutaj brane pod uwagę żadne tłumaczenia, przekłady. Dopiero w 2005 roku powstał odłam tej nagrody, czyli Międzynarodowa Nagroda Bookera, gdzie już mogą ze sobą konkurować najwybitniejsze powieści przetłumaczone na język angielski. Tak więc do tego zestawienia trafiła Olga Tokarczuk i jej Bieguni, która najpierw została nominowana, a 22 maja ostatecznie tę nagrodę zgarnęła. Sama Nagroda Bookera jest uznawana za jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich na świecie. Niektórzy twierdzą, że nawet zaraz po Noblu jest to najważniejsza nagroda. Ale co to nam tak naprawdę daje? Poza tym, że posłuchamy w wiadomościach, poczytamy wszędzie, że ta książka jest wybitna, że ta książka zdobyła niezwykłe wyróżnienie, że my, Polacy, możemy być dumni z naszej autorki. Co ta książka daje mnie, zwykłemu zjadaczowi chleba? Bo doskonale zdajecie sobie sprawę, jeżeli ten kanał oglądacie, że na ogół nie sięgam po książki szeroko rozumiane jako wybitne. Po tę szufladkę nigdy nie sięgam, nigdy nie wyciągam książek z tej szufladki, uznając, że po prostu jestem zwykłym zjadaczem chleba, który woli historie, mniej wymagające historie, które mogę potraktować na 100% jako rozrywkę. Coś, co pozwoli mi się rozerwać, coś, co pozwoli mi się w jakiś sposób odprężyć. Natomiast Biegunów chciałem przeczytać właśnie z wielkiej ciekawości. Czy ta książka nadaje się dla nas? Dla szarych, jednak stanowiących większość mas, które zwykle po książki wybitne nie sięgamy. Bo skoro w narodzie, który czyta mało, zrzucimy jeszcze książkę wybitną, książkę ambitną, to można powiedzieć, że to czytelnictwo już spada radykalnie jeszcze bardziej w dół. Zacząłem czytać tę książkę. I nie wiedziałem, o co chodzi. Zacznijmy od tego, że spróbuję wam tę książkę streścić. Bo wydaje mi się, że najtrudniejsze przy biegunach jest streszczenie samej fabuły. Bo fabuła jest bardzo mocno rozciągnięta i przede wszystkim jest bardzo mocno pocięta. To jest tak naprawdę zlepek najróżniejszych anegdot, refleksji, jakichś przemyśleń, maluteńkich jakichś wycinków czyichś żywotów, gdzie nie opieramy się tylko na teraźniejszości i tylko na fikcji, ale i opieramy się na faktach historycznych, bądź też podkoloryzowanych faktach historycznych, bo nie jestem w stanie z tego stwierdzić. Przeczytawszy tę książkę, stwierdziłem, że żeby ją zrozumieć, musiałbym siąść do komputera i poszukać, co autorka o niej mówi, poszukać jakichś omówień tej książki, jakiejś po prostu recepty na to, jak pojąć to, co właśnie przeczytałem. Bo pod kątem językowym, od razu tutaj powiem, pod kątem językowym nie jest skomplikowanie. Język jest bardzo zrozumiały, tam myślę, że każdy sobie jest w stanie poradzić z tym językiem i to nie jest tak, że to jest nagle wybuchane pod kątem stylistycznym. Oczywiście to jest język mocno poetycki. To jest język pełen metafor, pełen jakichś porównań, nawiązań, pełen kwiecistych opisów, więc bardzo poetycko jest ta książka napisana. Natomiast tym, co stanowiło dla mnie problem, jest fakt, że ta książka jest podzielona na jakieś takie, nawet nie wiem, czy to są rozdziały, to są jakieś podrozdziały, które nierzadko nie skupiają się na ludziach, tylko na jakiejś sytuacji. Na przykład podrozdział traktujący o podpaskach i napisach widniejących na podpaskach. Czy te napisy powinny tam figurować, czy też nie. Podrozdział o torebkach na wymiociny, które są dostępne w samolocie. O historiach różnych ludzi, których nie poznajemy w całości, tylko trafiamy na jakiś tam strzępek, na jakiś fragment życia, gdzie dowiadujemy się jednej rzeczy, czasami ze środka tego życia, czasami z zakończenia, niekoniecznie znając początek, rozpoczęcie, zakończenie. Nie ma w tej książce ani jednej historii, która zostałaby opowiedziana całościowo, więc mamy tutaj ten zlepek najróżniejszych wydarzeń, najróżniejszych rzeczy, gdzie mocniej mogą się przebijać dwie historie. Jest to historia mężczyzny, któremu zaginęła żona i dziecko i który ich poszukuje. I jest też historia doktora, który jest zafiksowany na punkcie konserwacji ciał, konserwacji
i zachowywaniu ich jak najdłużej w dobrym stanie, że tak powiem. Więc książka na pewno w dość mocny sposób skupia się na anatomii, na cielesności, na przemijaniu. Przede wszystkim, no, gdybym nie przeczytał tego, co jest tutaj, nie powiedziałbym wam, o czym ta książka jest. Natomiast tutaj widzę, że jest opisane jako bieguni, odłam prawosławnych starowierców. Odrzucali hierarchię kościelną, wierzyli, że świat jest przesiąknięty złem. Uważali, że zło ma największą moc, gdy człowiek stanie w miejscu. Jedynym sposobem ratunku przed złem jest podróż, ruch. No i w tej książce właśnie skupiamy się na tym ruchu. Bo tu autorka faktycznie na podstawie tej masy przemyśleń, anegdotek, refleksji, wtrąceń, fragmencików, wycinków, skrawków pokazuje nam, jak ważny jest w życiu człowieka jest ruch. Że kiedy człowiek się zatrzymuje, to tak naprawdę oddaje się złu na pastwę losu, pozwala się zniszczyć, bo zło wtedy dopadnie człowieka, dopada go i sprawia, no, niewyobrażalne zniszczenia. Człowiek, który zatrzymuje się, jest skazany na to, że zło chwyci go w swoje szpony. Okej, można mieć różne wizje, tutaj nie wnikam, różne książki się czytało. Natomiast na pewno powiem wam, że po końcu lektury nie jest problem, żeby stwierdzić, o, ogólnie ta książka właśnie o tym jest, że człowiek musi się ruszać, bo tutaj będziemy mieli do czynienia z podróżami najróżniejszymi. Z jednej strony, tak jak mówiłem, współczesne podróże, jakichś tam bohaterów literackich, z drugiej strony mamy jakieś tam nawiązania do faktów historycznych, na przykład ostatnie chwile z życia Chopina oraz potem o tym, jak to jego serce zostało przetransportowane do Polski, zakonserwowane dla potomnych, czy też inne rzeczy właśnie związane mocno z cielesnością, bo cielesność, anatomia człowieka, wnętrze człowieka, to co składa się na ciało, jest tutaj bardzo mocno eksponowane, eksploatowane w tej książce, pokazywane na każdym kroku, więc będziemy tutaj mieli masę scen dotyczących właśnie, nie wiem, rozbioru człowieka na części pierwsze, czy tego, że warto ciało ludzkie zachowywać, ponieważ każde ciało ludzkie jest niewyobrażalnie piękne, niewyobrażalnie oryginalne i nie ma dwóch takich samych ciał, więc warto byłoby je zachowywać, konserwować, zamiast na przykład spalać czy grzebać w ziemi. Okej, czacha dymi. To jest fakt, czacha dymi i powiem wam szczerze, o ile ta książka mi się podobała, bo naprawdę jest tutaj zbiór fajnych anegdotek, fajnych refleksji, fajne jakieś ciekawostki, które można w tej książce znaleźć, o tyle skończywszy czytać, nie bardzo wiedziałem, od której strony to wszystko ugryźć. Większości tych detali, które wydają się tutaj być niezwykle istotne, nie pamiętałem i nie byłbym w stanie się skupić. Opowiedzenie o czymś konkretnym, skupiając się tutaj bardziej na danej historii, okazuje się być niezwykle trudne, bo w pamięci zostają szczegóły typu doktora, który lubił fotografować waginy i bardzo żałował, że tylko może je fotografować, bo chciałby je zachować naturalne. Więc brzmi to strasznie, brzmi to okrutnie, ale okej, to jest literatura ambitna, tak zwana ambitna, która mnie, szczerze mówiąc, o ile się podobała, bo przeczytałem w końcu tę książkę w 2 dni, spędziłem z nią czas i nie czułem się jakoś tak szczególnie wymęczony, ale nie wiem, czy zapamiętam tę książkę tak naprawdę. Nie wiem, czy za tydzień, za miesiąc, za rok będę pamiętał, o czym ta książka była, poza właśnie tym ogólnym zarysem, który nam autorka tutaj przedstawia, czyli fakt, że żeby uniknąć zła, trzeba być w ruchu, bo tutaj są właśnie te podróże, człowiek zawsze w ruchu, człowiek wędrujący. Będziemy tutaj mieli człowieka w różnych aspektach życia, na ogół przy śmierci lub zbliżającego się do śmierci, człowieka zaginionego, człowieka poszukującego jakichś odpowiedzi na prawdy egzystencjalne. Więc pod tym kątem jest ciężko. Gdyby ta książka nie była tak naprawdę taką patchworkową literaturą stworzoną ze skrawków, sądzę, żeby to czytało się dużo lepiej. Znaczy, może nie czytało dużo lepiej, bo czyta się dobrze, ale na pewno więcej zostałoby w głowie, aniżeli z takiej poszatkowanej lektury, gdzie nierzadko nie poznajemy zakończeń danej historii, czy tam historyjki, a i bywa, że jesteśmy w samo zakończenie wrzuceni, nie poznawszy początków czy środka. Więc jest to tak wszystko powyrywane i niektórych to wkurzy. Czy to jest dla człowieka, który wróci do domu, zmęczony po pracy i zastanawia się, no nie wiem, włączyć telewizję czy sięgnąć po książkę? Jeżeli sięgnie po biegunów, otworzy tę książkę, zacznie czytać, myślę, że po 5-10 stronach odłoży i stwierdzi, Boże, co za bełkot, to się kupy nie trzyma, to jest wszystko po prostu gans do dupy, nie chcę tego więcej czytać. Bo to ryje psychikę, właśnie ta chaotyczność, nie pozwalająca się skupić i wymagająca naprawdę mocnego skupienia. Ja nawet mocno skupiając się na tej książce, nie mogę powiedzieć, żebym wszystko z niej wyciągnął. Być może jestem na nią za głupi, powiedzą niektórzy. Być może do niej nie dojrzałem, nawet mając prawie 30 lat i setki przeczytanych książek na koncie.
ale przede wszystkim zastanawiam się teraz, bo nie umniejszając zasługi, bo strasznie się cieszę, że polska książka została doceniona, strasznie się cieszę, że Olga Tokarczuk będzie teraz bardziej znana na świecie i ta polska literatura gdzieś tam będzie krążyć. Ale zastanawiam się, czy wybitnej literatury nie generuje głównie fakt, że ktoś się zastanawia, w skali od 1 do 10, jak bardzo ta książka jest niezrozumiała? Albo jak bardzo ta książka jest nie do streszczenia? Bo tej książki nie da się streścić, o tej książce nie da się opowiedzieć od tak. Ta książka nie ma jakiejś jednolitej fabuły, nie mamy bohatera, który chce coś odkryć i tak dalej, tylko mamy zlepek refleksji poetyckich, jakichś przemyśleń, wynurzeń. I na tym bazuje ta książka, więc jeżeli ktoś ma ochotę na lekturę, która będzie się trzymała kupy i będzie od początku do końca przedstawiała jakąś, nie wiem, prawdę, jakąś linię, no to zdecydowanie bieguni do takiej osoby nie przemówią. I takie są fakty. Także cóż, jako książka chaotyczna zdobyła sobie serce, bo ma ten piękny zarys. Jest ta wielka idea nad nią czuwająca, ale mnie osobiście sama forma niestety nie przekonuje. Bardziej by mnie przekonało jakieś takie pojedyncze wtrącenia, więcej dialogów może, ale wtedy mielibyśmy typową dziwkę, czyli powieść, która się sprzedaje, książkę, którą czytają wszyscy, którą chcą wszyscy czytać. Bo u Dolores Redondo właśnie padły bardzo mądre słowa, wdam ci to wszystko, że tak naprawdę powieść, taka zwykła powieść prowadząca nas po linii fabularnej, to jest taka typowa dziwka, która służy tylko temu, żeby się sprzedawała. Nie podoba mi się to stwierdzenie, szczerze mówiąc. Nie podoba mi się to szufladkowanie. Książka ambitna, książka nieambitna, książka dla mas, dla hołoty, nie wiem, dla gawiedzi. Niemniej, tak jak mówię, można spróbować. Językowo was nie zabije. Jeżeli przejdziecie chaos, będzie ok, ale ja tej książki w swoim sercu, w swojej głowie za 10 lat na pewno nie widzę. Może gdzieś będzie mi świtało, że coś takiego czytałem, ale nie zapamiętam. Także pamiętajcie, nagroda książkowa to nie wszystko, ale wszystko jest dla ludzi. Dzięki za uwagę dzisiaj, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube oraz obserwowania profili na Facebooku oraz na Instagramie. Cześć!